Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartson, a to kolejny odcinek z Farminga. Jest dzisiaj z nami jak zwykle Kołaj. Siema. I dzisiaj on jest niestety w tle, bo... No nie będę wam mówił, bo co? I lecimy sobie przetrząsać siano. Kosiliśmy je w poprzednim odcinku, więc dzisiaj sobie przetrząśniemy, a w następnym odcinku będzie na pewno zgrabianie. Bardzo przepraszamy niestety za ścinki, ale renderuje nam się film. No właśnie, więc... No nic. Musi tak być i tyle. Bramy sobie potwrany. Tak, tu mamy zgrabiarkę. Od czasu tamtego odcinka nagrywania trochę się na farmie zmieniło. Jak widać, wszystkie maszyny już są ułożone. Cały sprzęt, więc... Teraz, a nie, tą bramę? No to mi się wyjdzie. Teraz wszystko już jest w stodole, w garażach. A wcześniej to nawet ledwie co można było przejechać. Oczywiście Bartson zapomniał zamknąć obory i mu wszystkie świnie pouciekały. Ja no to cóż, zdarza się. A twoje krowy? Nie, chyba są zamknięte. Spokojnie. Dobra. Ledwie co się mieści. Bo ja tu na Holandem tutaj... Ją tutaj... odczepiałem, więc teraz tyle na to. Trzeba ją opuścić, bo inaczej nie wyjdzie. Dobra, chudy sobie włączymy. Wchodzi na styk. No. I jedziemy przetrząsać tamtą łąkę. Najpierw coś my... Najpierw ją kosili. A później, ile tam starczy czasu, weźmiemy sobie tą dużą. A poza odcinkiem resztę. Światła i kukurydzy. Tu zostały zaorane pola. No, poza odcinkiem trochęśmy pograli. Nie ma kierunku na tych, na przetrząsarce? Gdzie ty by się miał? No, na tych dwóch tablicach. Nie. Tablica oszukawcza. Bo Kołaj tak w ogóle siedzi tu koło mnie, więc wiecie. A my już dojeżdżamy na łąkę. Zawsze szybciej to pójdzie, bo twoja kusiarka jest mniejsza niż to. Kosiarka? Nie. Przetrząsarka jest większa, a kosiarka mniejsza. A zgrabiarki chyba takie same. No ale zawsze szybciej pójdzie sobie to. Tak jak ja bym z tobą kosił. No, szybko się przetrząsa. 19 na godzinę. To 22 na godzinę kosiłem. No to na to są pewne. No ale to jest jak ile szersze. No ładnie to wygląda całość. O, światło zgasi. A Kołaj w końcu skosił to pole, więc teraz mamy gdzie zawrócić, bo wcześniej to tu trochę rzepaku musiałem ugnieść. Żniw nie nagrywaliśmy, ponieważ po prostu tak już trochę za dużo jak na ten tel. Po prostu jak teraz, jak na dużo. Drugie żniwa będą po prostu nagrywać. Nie, żniwa będą, jeszcze trochę zejdzie zanim będą żniwa, bo jeszcze będą opryski, orka, więc jeszcze sporo tych odcinków do żniw. A żniwa nie były tak dawno. Chociaż to jeszcze na tamtej poprzedniej serii. Nie, nie to, że serii, tylko na poprzedniej mapie. Na jej starszej części. Na poprzedniej wsi. Jak na wsi? Przecież to tylko myśmy dostali dofinansowanie. Iśmy sobie kupili. No to... Ciekawe jak tu nawrócisz. Tak. Gdzie? A, rzepok, żeś babuni wziął trochę zgniót. Jakiej babuni? Moja sąsiadka nie obraża babuni. No ta. Ta sąsiadka.
a mieszka w takim ładnym domu, że... Jak? No to co? No to tu, o, tu. Każdy sobie może mieszkać w takim domu. Widać nawet. Co ci do tego? Spójrz na swój dom. Mój jest mniej więcej taki jak twój, więc... Ale ja jestem sołtysem, nie podskakuj. Właśnie, nie wiem czy wiecie, ale koła jest sołtysem. Nie, chyba to było mówione w jednym z pierwszych odcinków, jakśmy jeszcze mapę pokazywali. No wieś. No i tu już my tą łąkę prawie skosili, jedziemy sobie na tą dużą. Dobra, składamy. Kurde, co ty zrobiłeś? Zauważyłeś, że ta strona jest jakby większa? Jak się składa, to tak wygląda. No, bo to też jest fajne, że nie składają się równocześnie, tylko ta strona albo ta idzie szybciej. Słabiej. Ja wolałbym, jakby się równocześnie składały. Ładniej. Ale tak jest realistycznie. Mój paciek był dłuższy. O, tu jest ta sąsiadka. O tą czy o tamtą ci chodzi? O tu. No, bo to są chyba te same domy wszystkie trzy. Tylko to są bliźniaki. Zmieniamy. Tak zwane. O kurde. Tak zwane bliźniaki. Okołaj sobie zaorał pole. To chyba twoje, nie? No to twoje. Nie. Moje jest tu, o, za nie ten dom. Do ciągnięcia, ponieważ bym trawę zaorał, a tego bym nie chciał. No to skręcamy. Tam Masej stoi na sprzedanie. Jakby ktoś ale taki był mały. Taki mały, więc dla nas niepotrzebny. O, to tu. Powoli jedź, bo są opony przebierz. Wiesz, jakie tu są doły? Zawieszenie popsuje, a nie opony przebierz. No to... Jak? Nie ostre kamienie są. Gdzie? Może coś tam jest. A tu po raz kolejny wam pokazuję moje gospodarstwo z tej strony. Tym razem poukładane. No, bo w ostatni raz wam w poprzednim odcinku pokazywałem. Też na dojeździe do tego pola, do tej łąki. To co, wyrobisz się tutaj? O kurde, kurde. No tu już się zaczyna trawa. I ta trawa idzie w baloty, ale nie będziemy ich owijać, tylko po prostu ona idzie w baloty. Siano. I no, siano w balotach. I... Do kołaja idzie całość, bo mieszczano je potrzebne, chociaż nie wiem ile tu będzie balotów, ale trochę może bym sobie wziął. A po co ci? Tak, żeby sobie postawić, żeby tam jakieś miejsce zagospodarować. To ze swojej łąki weź, ile tam byliśmy? No, tam chyba za mało będzie. Tak z 10 albo z 5. To będę ci później, jak ci zabraknie, sprzedawał. Ej, nie powinno, nie zabraknie. Moje krowy tam już stoją trochę głodne. Bo mogę im co dać. A tym bardziej... A, zresztą nie będę na tym. Mogłeś tu od razu jechać. A to tamten zagranicz, że zrobię później. No i w kolejnym odcinku zgrabianie... O, świateł, co miałem wziąć. Nie wiem, czy koła już będzie ze mną grał, czy też będzie tutaj koło mnie siedział. Pewnie. Nie no, nie wiem. Ale... Nawet nie wiem, ile tu będzie z tego balotu, ile obstawiam. Ale z tamtych łąk też? No ze wszystkich. To ja obstawiam. Tu masz dziury na drodze. A około 50-40. 50? 40, no około 40-30. 30 to pewnie tak, bo tu jest ta łąka nadrabia, tam to pewnie będzie mała. A tam to będzie może z każdej łąki ze 3. A prasować też na dwie prasy? No chyba raczej nie. Nie, to najwyżej ktoś będzie prasował, bo ktoś zwolił. No układał. Później mieliśmy to owijać, ale jednak nie owijamy, bo kiszonkę już koła nie ma. Chociaż do mnie by się przydało. I to owijać. Bardzo dużo, mam już ponad... Większy był bok.
na odcinku ileśmy nakosili tej kiszonki, a tym bardziej, że jeszcze poza odcinkiemśmy ją kosili i to też w dużych ilościach, więc Hołajowi na razie to wystarczy. Szkoda, że tutaj nie ma biogazowy, to byś mógł sprzedać. No. Fajnie jakby było. Nie, kiszonkę... Czy nie? Tam na tym strychu, nie można sprzedać. Na strychu. Nie wiem. Ale to chyba tanio. To byś... Nie wiem, zobaczymy. Nie, to jest kiszonka. No niby nie można, ale... Pewnie można. To ale tam... to pewnie za bezcen. Nie, też tam trochę też kosztuje. No ale po co ci te kiszonki? A po co? No to będę, nie będzie trzeba tyle kosić. Nie? No ale byśmy też sobie nagrali odcinek zawijania w najbliższym czasie. No to bym raz dawał kiszonkę tak, no raz właśnie, to i tak można... Ale to no nie raz, teraz, następny nie teraz, to nie. Następny sianokosak. Czyli w następnych sianokosach idzie wszystko pod baloty. Nie wiem, czy będziemy nagrywać też wszystko to zgrabianie i koszenie. Bo to już było na kanale, ale nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Na kanale no to nie było jeszcze oprysków, rozlewania gnojowicy, wywożenia gnoju, żniw. Orania, kultywatorowania. Żniw. Nie, żniwa to było. Nie. Jak to nie? No był, no tak. Czego jeszcze nie było? Ale rzuca tą sprawę. Sianokosy są. Siania. O właśnie, siania. Można było zrobić odcinek... z chwastownikiem. O, właśnie. I nawet widziałem fajnego moda na ten chwastownik, więc moglibyśmy go sobie pobrać i po prostu wziąć. No, nawet sobie pobierzemy, bo z tego odchwaszczania to też byłby niezły odcinek. Nie? Sobie o, jeszcze może... nawożenie tych oprócz opuszczonych. Kukurydzę pewnie, ale no, kukurydzę ja na razie nie sieję. No to później. Nie? No to kiedyś. Spokojnie. No, tutaj właśnie z tej serii odcinków będzie sporo, więc wiecie. Tak ładnie wygląda ta przetrząsarka. Teraz trochę coś stąd trzeba poprzetrząsać. Z tej perspektywy. Ale rzuca tą przetrząsarkę. To jest twoja łąka. No, ja mam tamtą małą, co my przed chwilą przetrząsali. Nie, to jest chyba ten zakątek jest twój, to jest mały. No chyba ten zakątek jeszcze jest. To możesz sobie wziąć tego belki. Będzie więcej. A ile ja tam potrzebuję, żeby małą taką piramidę ułożyć? To ile tam będzie? 8, 10. 4 na dole, później 3, 2 i 1. 4, 3, 10 równiutkie. No to 10, bo no, też tak myślałem, żeby 10 wziąć. To jak ci nie wystarczy, ci jednego dołożę spokojnie. To nie wiem, czy tutaj będzie... W ogóle nawet nie wiem, ile tu będzie balotu, więc zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. A tobie ile by było potrzebne? No, znaczy nie wiem, no szybko będą szły pewnie te baloty. No, bo tych krów kołaj ma ile? 50 czy 30? 30. No bo ja też mam tyle świń. No tak to wszystko do produkcji paszy i tej... No do produkcji zwierząt mamy wodę, kołaj ma ten... Wóz paszowy. No i tu wszystko do sianokosów też jest, więc na razie jakichś nowych nabytków nie będzie, chociaż u kołaja zbliża się nowy nabytek. Ale to wszystko w swoim czasie. No na dwóch to już byśmy to skończyli pewnie. No, na ten zakątek byśmy skończyli. Ja się szybko przesiąsę. Koła jeszcze kończy żniwa i nie może dokończyć. Że tak trochę słabo. A nie. No żniwa. Pierwsza. Ale no nic. Można i tak farmić.
W ogóle ten, może fajny byłby ten mod, jak on się nazywa? 4 pół roku? No, 4 pół roku może byłby fajny. Ale to na jakąś polską serię może, bo też się zbliża nowa seria. Nawet nie będę wam mówił mapy. To tam moglibyśmy go użyć. No. Nie wiem jeszcze jak to by działało na mapie. Zobaczymy. Jak? Normalnie. Wiosna, lato, wiosna, lato, jesień, zima. No tak, ale nie wiem jakby co tam wszystko szło. Ciekawe, czy jak by się fajnie dało w ogóle żniwa robić w zimę. żniwa w zimę. Żniwie. Chyba to skończysz tylko. Tu jest studnia, więc tutaj trawa to była naprawdę niezła. Koła ją podlewał. Kupił sobie tam jakąś deszczownię i podczepił się pod studnię i sobie tu koło studni to podlewał. Brudna woda jest w studni. No, no i z tego miejsca zapraszam was jeszcze na kanał Kołaja. Oczywiście. Link w opisie. Agrowieś. No i nie polecam, ale jednak, znaczy nie to, że nie polecam, linku nie będzie, ale Doski 18, kto tam chce wejść, to może sobie wpisać. No tam też są filmy z moim udziałem, ale kto chce, to sobie może wejść po prostu. No i do Kołaja na odcinki, chociaż nie. Jaki tam nowy odcinek byśmy? Z Turfway'a. No, mapa Turfway. Dobra. No to skończyliśmy sobie tutaj przetrząsać tą łąkę. Tam jeszcze zakątek poza odcinkiem i tam tą łąkę, co Kołaj kosił, też poza odcinkiem. Tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Więc cześć. Cześć.